Witam wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I trochę się na początku nie zgodzę ze słowami pastora, bo ja tak nie całkiem się czuję jak gość, bo już mówiłem w piątek, że to tutaj wchodziłem w związek małżeński. Tutaj było błogosławione pierwsze moje dziecko, z tego zboru pochodzi moja żona, więc chociażby przez żonę jestem jakoś skoligacony. I chcę powiedzieć, że już poprzez usługiwanie, uwielbianie chciałbym się wyjść. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie nas w bramy nieba, tak bym powiedział. Chciałbym się wyjść i już chciałem powiedzieć, to może ktoś dotknięty Duchem Świętym w czasie uwielbiania już chce oddać swoje życie Bogu. Amen? Bo jeden służy pieśnią, drugi służy słowem, drugi służy proroctwem, ale jest to wszystko w jednym celu. Aby Bóg nasz był uwielbiony, bo jesteśmy rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. I co dalej jest napisane? Aby rozgłaszać nasze zalety? Nie. Aby rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał. Amen. I zawsze Jezus Chrystus jest w centrum, bo tylko mówiąc o Nim, o Jego łasce, o Jego dobroci, o Jego miłości, zachęcamy kolejne i kolejne serca, które mówią, ja też tak chcę. Amen? Jak słyszałem świadectwo siostry, to ja też mówię, też, no jakby siostra wyjęła mi z ust, ta starość. Jestem jeszcze młody chłopak, ale też czasami mnie tam coś tyka. I kiedy siostra schodziła tutaj, to też coś we mnie krzyczało, ja też tak chcę. Ja też chcę, aby właśnie w tych różnych momentach zużywania się tego organizmu, bo to tak jednak jesteśmy w tym ciele, które Królestwa Bożego nie odziedziczy, potrzebujemy jakiegoś takiego odnowienia, potrzebujemy posilenia i zachęcenia i wierzę, że Bóg nam to daje. Słowo Boże mówi w pierwszym liście Jana, 4:10. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował. I werset 16. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bo Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Nie jest to beletrystyka, znowu powiem. To nie jest tak pięknie napisane, żeby ładnie brzmiało. Jest oczywiście to takim miodem na nasze serce. Kiedy powtarzamy, przypominamy sobie o tym, że Bóg nas kocha. Ale Bóg zapisał te słowa, abyśmy mieli w pamięci, abyśmy rozumieli, że tak naprawdę wszystko zaczyna się od Niego, a nie od nas. Że On jest pierwszy we wszystkim i nie tylko w odbieraniu chwały, ale również w tej łasce, z którą przychodzi do mojego i Twojego życia. I chciałbym właśnie dzisiaj o tym trochę mówić, że to Bóg pierwszy przyszedł w swojej miłości, pierwszy przyszedł w swojej łasce i bardzo chcę, abyśmy zrozumieli, że na tym polega miłość, że On nas pierwszy umiłował, a nie, że my mamy krzesać gdzieś te swoje krzemienie ludzkich możliwości, żeby w naszym czasami myśleniu takim chce zasłużyć na Jego przychylność, coś robić, do czegoś się wysilać. Ja wierzę, że Bóg mówi, odpocznij. Że Bóg mówi, chcę, abyś mnie poznał i abyś przez to poznanie miał obfitość mojej łaski. Wczoraj czytaliśmy, ja przeczytam jeszcze na początek jeden werset. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. W jaki sposób? Ta łaska i pokój mogą się nam rozmnożyć. I w drugim liście Piotra, w 1 rozdziale, mamy tam napisane przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeżeli zadam pytanie, kto chce więcej łaski i więcej pokoju w swoim życiu, to wierzę, że wszyscy podniesiemy ręce i top 2. Tak, ja chcę więcej łaski i więcej pokoju.
Ale teraz, czy mam tylko czekać na jakąś taką mistyczną paczkę z nieba, czy coś ode mnie zależy? A Słowo Boże mówi tutaj, poznawaj Jezusa Chrystusa. Poznawaj Wszechmogącego Boga, jaki jest dobry i co przyniósł do mojego i twojego życia. Ja tak wierzę, że aktywni w tym darze wiary złożonym w naszych sercach, stający na Bożych obietnicach, które Bóg tak obficie nam zapisał w swoim Słowie, praktykując to, będziemy pełni Bożego pokoju i Bożej łaski. Amen? Ale gdzieś w naszym życiu, w naszym sercu mamy czasami różnego rodzaju przeszkody. I te wszystkie przeszkody możemy jakby jednym mianownikiem podpisać atak na naszą wiarę. Bo Bóg do naszego życia przychodzi przez wiarę w Jego Słowo. Przez wiarę w to, że On mówi prawdę. Nie ma innego sposobu, ale dzięki Bogu za to, że zostawił właśnie ten sposób. Że nie pozostawił nas, że musimy polegać na naszych odczuciach, że musimy polegać na jakichś rzeczach, które nie są konkretne. Ale powiedział, nie, zostawiam wam moje słowo, zostawiam wam moje obietnice, zostawiam słowo, które opisuje mój charakter, abyście poznawali to i byli pełni Bożego pokoju i poznania i pewności, że co obiecałem, jestem w stanie uczynić. W liście do Koryntian jest napisane, że wszystkie obietnice, ile ich było, znalazły swoje tak w Jezusie Chrystusie. Wszystkie obietnice, które zapisane są w Bożym Słowie, znalazły swoje tak w Jezusie Chrystusie. Więc pierwsze wezwanie, i może zatrzymam się w kazaniu, już ci, którzy byli tutaj piątek, sobota, wiedzą, że ja to chwilę to przerywam, bo ja nie wiem, kiedy cię Duch Święty dotknie. Ale jeżeli potrzebujesz stać na obietnicach, a jeszcze nie oddałeś Bogu swojego życia, to mówię, może to jest teraz czas. Tu nie chodzi o to, żeby wszystko działo się według zegarka, chodzi o to, żeby działo się ku zachęceniu do przyjęcia i chodzenia w pełni Ducha Świętego, w pełni prawdy Bożej. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie pojednał się z Bogiem, nie ma co czekać. Już dzisiaj drugi raz to powiedziane jest. Bo teraz jest ten czas łaski. Teraz jest ten dzień zbawienia. Siostra mówiła tutaj o tej przypowieści, o talentach. I ja trochę chcę dzisiaj o to zahaczyć. Ale chciałbym na początku zacytować fragment z Bożego Słowa, gdzie Pan Jezus mówi, kto ma, temu będzie dane. A kto nie ma, i to, co myśli, że ma, czy i to, co ma w innej Ewangelii, będzie mu zabrane. Kto nie ma, będzie mu zabrane. Kto ma, będzie mu jeszcze dodane. Czy w takim ludzkim odczuciu jest to sprawiedliwe, czy nie? Wiecie, tak czasami czytamy pewne fragmenty i takie pokrywamy. Lepiej tego nie dotykać. Bo nóż widelec z tego wyniknie jeszcze jakaś pretensja do Boga. Tak? Wiecie, kiedy idziemy przez Ewangelię, my znajdujemy kilka takich sytuacji, że Pan Jezus jakby nie unikał konfrontacji. I nie chodzi mi o konfrontację z faryzeuszami uczonymi w piśmie, bo tam był naprawdę momentami dość ostry, ale na przykład mówi przypowieść o pracownikach w winnicy. Znamy to. I mówi, jeden pracował 10 czy 12 godzin, drugi 8, trzeci, a na końcu ten ostatni pracował 2 godziny, 3 godziny. I kiedy mówi do swoich uczniów w tej przypowieści, że na końcu dnia była zapłata, to specjalnie ten Pan powiedział do tych pracowników, do tych, którzy wypłacali tą wypłatę, mówi, wypłacaj tą wypłatę, ale nie od tych, którzy najdłużej pracowali, zacznij tylko od tych, którzy najkrócej. Przecież, jak to się mówi, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.
Trzeba było zawołać najpierw tych, co pracowali najdłużej, wypłacić im po denarze, nikt by nie miał pretensji. Ale tu się nagle okazuje, że nie. Że on mówi, nie, najpierw weź tych co najkrócej, tym wypłać. I wiemy, co się potem dzieje dalej w tej przypowieści. Że ci, którzy dłużej pracowali, zaczynają szemrać. Jak tamci dostali po denarze, a pracowali tylko godzinę, to a my pracowaliśmy cały dzień, znosiliśmy skwar, to czemu też tylko po denarze? Wiecie, ja wierzę, że Bóg stawia takie zapytania, abyśmy my sami skonfrontowali nasze serca. Tak? Czy wierzymy i rozumiemy dar? Dar łaski Bożej i dobroci Bożej. Bóg daje nam denar, to jest zapłata za jeden dzień pracy. A Bóg mówi, że o ile mamy się troszczyć w naszym życiu? O co? O jaki okres czasu? Troszczcie się od dzisiaj. Bo o jutro już nie mamy siły. Tak? To już przeszło. Znaczy, to dopiero będzie. On wie, on zna jutro. O wczoraj to już jest poza nami. Nic tu nie zrobisz. Więc mówi, jeżeli chcesz mi służyć, to dzisiaj otrzymujesz posilenie wystarczające na dzisiaj. Moją łaskę. Daję ci moją łaskę. Tylko uwierz. Tylko chodź w wierze i nie wątp, że ja będę cię prowadził. Mówię jako chrześcijanin, który z 30 lat, prawda, jest Bożym dzieckiem, ileś tam już lat w służbie. I kiedy obracam się do tyłu, to mówię, kto to tak fajnie wszystko poukładał? To są te Boże cuda, w których dzisiaj Bóg każdego z nas chce prowadzić, abyśmy w wierze, przyjmując od Niego to posilenie na teraz, na dzisiaj, wprowadzając w to w życie, mogli radować się, że On to wszystko cudownie poukłada, że On będzie robił cuda w moim życiu dzisiaj, ale tak naprawdę to On zna ten cały plan mojego i Twojego życia. On wie, jak to poukładać. Potrzeba nam tylko jednego, zaufania i wiary, że nas kocha. Zrozumienia, że to On pierwszy mnie umiłował, kiedy jeszcze byłem grzesznikiem, w ogóle o Nim nie myślałem, jeszcze mnie nie było na świecie, to Chrystus już za mnie umarł. I za Ciebie też, siostro i bracie. Amen? Jeżeli to rozumiem, że On pierwszy przyszedł, więc kiedy byłem grzesznikiem, za mnie umarł, to czyż teraz, kiedy jesteśmy Jego dziećmi, czy z Chrystusem nie miałby nam dać wszystkiego? On jest zaangażowany, On bardzo tego chce i mówię to jako świadectwo, czego doświadczamy w naszym życiu i w naszej służbie. Ale tak ważna jest dla Niego ufność nasza w Jego charakter, w Jego prawdomówność, w Jego słowo, w Jego posilenie. W piątek pastor czytał fragment na rozpoczęcie, jeszcze tam na dalej, jak żeśmy się witali. To był ten fragment z Ewangelii Łukasza. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Bardzo piękne słowa. Ale chciałbym może troszeczkę namieszać nam w sercach, tak trochę nas zaniepokoić. Bo jak czytamy dalej tą historię, to ta historia niezbyt dobrze się kończy. Tak? Jak czytamy dalej tą historię, to kiedy zwinął zwój i powiedział właśnie teraz na oczach te słowa stały się prawdą, to ci, którzy go słuchali, przytakiwali mu na początku. Ale Pan Jezus mówi do nich dziwne słowa. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili, czyż ten nie jest synem Józefa? I tu jest jeszcze wszystko super. To jest jeszcze wszystko fajnie. Tutaj oni jeszcze zadziwiają się, że ktoś się odważył odczytać
taki fragment i mówi do nich, ktoś kogo znają, ktoś kogo znali z podwórka, to jest jestem Mesjaszem i stoję przed wami. Ale Pan Jezus mówi do nich i rzekł do nich, zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, takich wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż było wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Ucieszyli się z tego? Mówiąc kolokwialnie, językiem młodzieżowym, wkurzyli się. Co ty tu, o czym tutaj mówisz? Dlaczego Pan Jezus był tutaj taki, no moglibyśmy powiedzieć, nie do końca całkiem miły, mało towarzyski, tak? Czy później te konsekwencje, że zaprowadzili go na górę, wypchnęli go z synagogi, zaprowadzili go na górę strącenia, ale nie zdołali go strącić, bo to był jeszcze nie jego czas, tak mówi Boże Słowo. Więc przeszedł pomiędzy nimi i poszedł do Kafarnaum. Ja nikogo z was nie chcę przerazić. Ja tylko chcę, moi drodzy bracia i siostry, pokazać, jak ważna jest wiara dla Pana Jezusa. Zaufanie Jemu i Pan Jezus będzie dotykał i dotyka tych rzeczy w moim życiu, w twoim życiu, aby pełnia tego, co ma dla mnie i dla ciebie, mogła się w moim życiu i twoim życiu wykonywać. Mówi do Żydów dziwne rzeczy. Mówi, czyż nie było żadnych wdów w Izraelu, ale Eliasz został posłany do wdowy w Sarepcie. To było dla słuchających go pewna obraza. Został posłany jeszcze nie do kogoś z Izraela. I potem dotyka jeszcze większego jakby problemu, porusza ich serca. Ja mówię, że czasami Duch Święty musi rozorać nasze serca, aby przygotować te nasze serca na to, żeby słowo obietnicy mogło się zakorzenić i wejść głębiej. I mówi dalej, czyż nie było trędowatych w Izraelu za Elizeusza? I to jest pytanie retoryczne z jedną odpowiedzią, bo wiemy, że było mnóstwo trędowatych. Amen? Ale tylko w czasach Elizeusza tylko jeden został oczyszczony z trądu. I to jeszcze nie był Izraelita. Wróg Izraela, dokładnie, tak? Ktoś, kto był z narodu, który non-stop walczył z narodem izraelskim. I teraz ten człowiek przyszedł i uwierzył, że Elizeusz jest Bożym prorokiem i Bożym sługą i został oczyszczony z trądu. Czy gdyby jakiś Izraelita, który chorował na trąd, przyszedł do Elizeusza i powiedział, módl się za mną, żebym został uzdrowiony z trądu, zostałby uzdrowiony? Ja wierzę, że zostałby. Ale jaki był problem? No problem był taki, że oni, no okej, no mamy tam jakiegoś trochę dziwnego proroka, coś tam robi, gdzieś tam mieszka, coś tam, tak? Może odprawia jakieś tam religijne rzeczy, ale czy tak naprawdę coś się dzieje? Jezus teraz mówiąc do tych uczniów, konfrontuje ich i zadaje im pytanie. Pytanie, które ich wzburzyło, wierzę, że nas nie wzburza, ale zachęca do otwarcia naszych serc. Panie, chcemy do Ciebie przychodzić. Chcemy wierzyć, że Ty jesteś ten, o którym czytamy w Bożym Słowie. I nie tylko chcemy mieć tą wiedzę w naszej głowie intelektualnie, ale chcemy tej wiary w naszych sercach, aby przez wiarę odebrać te wszystkie rzeczy, które masz dla nas. Bo chcę wam powiedzieć, że nas tutaj mnóstwo, którzy wiedzą, że Bóg ma wiele dobrych rzeczy. Amen?
Bo jest nas wielu już Bożych dzieci. Jest nas wielu, którzy właśnie mają świadectwo. I zgadzam się tutaj z tą siostrą, bo tak samo mnie w jakimś momencie mojego życia Bóg dotknął i powiedział, ogłaszanie świadectw tych, idę tutaj z pomocą pastorowi. Ta kartka niech będzie pełna do przyszłego tygodnia, nie ta inna. Tak? Ponieważ autentycznie to się dzieje tu i teraz. Jeżeli ogłaszamy świadectwa, jeżeli ogłaszamy te dobre rzeczy, które Bóg nam uczynił, to wyrywamy z diabelskiego królestwa tych, którzy może mają podobny problem. Nie trzymaj swojego świadectwa do siebie. Nie trzymaj tego, bo może właśnie między innymi dlatego doświadczyłeś tej Bożej łaski, tej Bożej dobroci, żeby oprócz swojego osobistego doświadczenia i korzyści również zanieść to świadectwo, bo ktoś właśnie tam siedzi i mówi, Panie, czy Ty jesteś mocny mi w tym pomóc? A Ty już tego doświadczyłeś. Amen? Ja pamiętam, wiecie, na samym początku, bo ja się nie przedstawiłem, ale to nie wiem, chyba... Nazywam się Zbyszek Urbaniak. Pracuję od 30 lat w ośrodku tam na północy, Teen Challenge w Broczynie. I mam ten przywilej usługiwać wśród osób uzależnionych. Też mamy zbór w Miastku. Mam żonę, która jest psychologiem, trójkę dzieci, córkę Anię, Tymoteusza syna i Beniamina syna. Moja córka też została psychologiem. Mówię wam, dwie kobiety na jednego mężczyznę i to psychologii to za dużo. I potem jeszcze Tymoteusz, który jest inżynierem, coś tam z komputerami, a najmłodszy syn robi w tym roku maturę. Wiecie, kiedy stoimy w tej wierności Bogu, kiedy wierzymy, że nasze świadectwa, nasze doświadczenia są naprawdę od Boga, to dzielenie się nimi przynosi uwolnienie dla kogoś. Na samym początku, kiedy gdzieś w ośrodku w Broczynie w 1987 roku rozpoczynaliśmy naszą służbę, ja się tak zastanawiałem, Panie, jak Ty zaspokoisz te potrzeby, żeby ten remont zrobić chociażby tego wszystkiego? Na papierze było miliony potrzebne, bo to jeszcze były stare miliony. I wiecie, pojechałem do Gdańska. Zostaliśmy zaproszeni z moją żoną do Gdańska, bo przypłynął statek Anastasis. To był taki statek chrześcijański, który jest szpitalem, wpływa do różnych portów, szczególnie tam w Azji, w Afryce. I lecząc ludzi, zwiastuje im Ewangelię. I byliśmy tam zaproszeni, pojechałem na to spotkanie z moją żoną i częścią tego spotkania było wysłuchanie właśnie świadectwa kapitana tego statku. I poszliśmy tam, takie mieli pokładowe kino, najpierw wyświetlili film, a później ten pastor, kapitan opowiadał, jak im Bóg błogosławi, w jaki sposób tą swoją służbę pełnił. I pamiętam wtedy, on mówi, między innymi oprócz tych wielu świadectw, uzdrowień, nawróceń, on mówi, wiecie, i tak potrzebujemy na rok około 300 000 dolarów. Ale Bóg jest dobry i to zaspokaja. Ja tam siedząc i tak słuchając go, mówię, Boże, to jak Ty im dajesz 300 000 dolarów, to taki pryszcz Broczyna to jest dla Ciebie w ogóle bez problemu, tak? I wiecie, i wyjeżdżałem stamtąd zachęcony. Może ten kapitan nawet do dzisiaj nie wie, jak go Bóg użył, żeby zachęcić nas do modlitwy i stania w wierze, a nie słuchać swoich ludzkich myśli i pogrążać się w depresji. Nie damy rady. Wiecie, ten wybór zawsze należy do nas, więc kiedy mamy świadectwo jakiejś łaski Bożej, to zachęcam Cię, bracie i siostro, żebyś nie zwlekał z tym, ale byś się podzielił. Nie oceniaj, czy ono jest duże, czy ono jest małe. Jeżeli ono jest doświadczeniem wiary, doświadczeniem Boga przez ufność w Jego obietnicę, to zwyciężamy
szatana, zwyciężamy przeciwnika właśnie przez słowa świadectwa i ograbiamy go z tego, co on ukradł. Bo on jest złodziej, on jest bandyta i do tego Bóg nas powołał. Dlatego, kiedy Pan Jezus mówi, wierzcie, ufajcie mi, najważniejsza dla mnie jest wasza wiara we mnie, ufność. Mogą być różne przeszkody. Ci ludzie w tej synagodze mieli przeszkodę taką, no przecież my znamy tego Jezusa. My go znamy, on tutaj, tam, tam syn cieśli, robił mi krzesło. Może, nie wiem, tak? Nie mamy szczegółów. Ale on mówi, no właśnie na tym polega problem, że różne ludzkie rzeczy mogą przychodzić do naszej głowy, które będą blokowały co? Możliwość doświadczenia tej pełni. Możliwość odebrania od Boga tego, co On właśnie przyniósł. Pan Jezus mówi, że powiecie mi pewnie, no lekarzu, ulecz się sam. Dokonaj tutaj teraz tych cudów. Na innym miejscu mamy napisane i nie mógł dokonać tam wielu cudów, bo nie wierzyli w Niego. I kto tak naprawdę szkodę poniósł? Pan Jezus? Właśnie na tym polega ta przewrotność diabła, że jeżeli dajemy się manipulować w naszych umysłach tymi nieprawdziwymi myślami, to tak naprawdę my ponosimy szkodę. Bo mając możliwość skorzystania i doświadczenia z Bożej łaski i z Bożej mocy, poświęcamy uwagę nie temu, co przynosi nam korzyść, przynosi nam uzdrowienie, przynosi nam zbawienie, przynosi nam wzrost i rozwój. Ja dzisiaj mówiłem do lidera Janka, że ja widziałem wiele dobrych początków, ale muszę wam powiedzieć, za mało dobrych końców. Uważam, że Bóg w wielu sytuacjach siejąc, nawiązuję do wczorajszej usługi, siejąc te obietnice w ludzkie serca, on miał w głowie końcowe żniwo. Błogosławieństwo tego człowieka i przez żniwo w jego życiu błogosławieństwo ludzi dookoła. Ale ponieważ gdzieś po drodze zwątpiliśmy, gdzieś po drodze wystraszyliśmy się i w jakiś sposób daliśmy się okraść, to, co Boże nie doszło do końcowego stanu. Ale Bóg jest dobry i On nigdy z nas nie rezygnuje. Bóg ma łaskę za łaską, obietnicę za obietnicą, sianie za sianiem do mojego i Twojego serca. Tylko ufajmy i to nic, że ktoś mówi, to chyba nie ma sensu. Nie pytaj się ciała i krwi. Nie pytaj się kolegów. Nie pytaj się, czasami w moim życiu, też mówiłem to częściowo w świadectwie, w moim życiu w jakimś momencie moi rodzice byli przeszkodą. I w tym duchowym rozumieniu, chcę, żebyście tak do tego podeszli, wysłannikami diabła, który chciał mnie okraść z obietnicy. Bo kiedy byli jeszcze niewierzący, nie rozumieli, dlaczego ja gdzieś wyjechałem z mojego miejsca, w którym dorastałem, do tego Słupska i Broczyny i bali się, po ludzku oczywiście, że moje życie zostanie zmarnowane. I próbowali mnie wyciągnąć, powiedzieć, to coś dzisiaj z głową porobiło, to nie jest Boża wola. Czasami tak może się dziać, ale Bóg chce, abyśmy byli zapewnieni w naszych sercach, w naszym usługiwaniu o tym, co jest naprawdę z Niego. I ja wierzę, że jako Boże dzieci my wiemy, co jest z Niego. Kiedy, wiecie, tak usiądziemy sobie po cichu, może być ciemno, może być widno, ale nic nam nie zakłusza. Jestem przekonany, że każde Boże dziecko, jeżeli zada Bogu pytanie, Boże, powiedz mi tak naprawdę, ja chcę mieć to przekonanie w moim sercu. Wiesz, to jest z Boga. Nie twierdzę, że zawsze chce ci się za tym iść. To jest inna kwestia. Ale jeżeli chcesz wiedzieć, jaka jest Boża wola, to kiedy w takiej cichości przed Bogiem usiądziesz i powiesz, Boże, ja chcę znać Twoją wolę, to Bóg ci pokaże, że to jest moja wola. Masz wolną wolę ją wybrać bądź nie, ale to jest moja wola.
Jeżeli znasz Boga jako Boga miłości i dobroci i wiesz, że Jego pomysły na twoje życie są lepsze niż twoje pomysły. Amen? Naprawdę tak jest. Jego pomysły na moje i twoje życie są lepsze niż moje pomysły. To w tym momencie łatwiej będzie mi za tą Bożą wolą podążać. Ale gdzieś tam u spodu tego wszystkiego jest to przekonanie, że to pierwszy On nas umiłował. Widzicie, bodajże w drugim do Tesaloniczan jest napisane, że część ludzi będzie potępionych, bo nie przyjęli czego? Miłości. Prawdy. Nie przyjęli tej miłości. Nie uwierzyli, że miłością Bóg jest motywowany. A miłość czyni drugiemu to, co dobre. Bo miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wczoraj też wspominałem, że Bóg nigdy nie oczekuje ode mnie i od ciebie czegoś, czego pierwszy by sam nie zrobił. On pierwszy nas umiłował. On pierwszy przyniósł miłość do mojego serca i On pierwszy chce, tak, jakby dał nam ten kredyt zaufania. Umarłem za wszystkich ludzi i wierzę, chcę, żeby wszyscy z tego skorzystali i wierzę, że wielu z tego skorzysta. Czemu nie wszyscy? Nie wiem, bo Bóg dał nam wolną wolę. Bo Bóg dał człowiekowi wolną wolę, bo nie może być prawdziwej miłości bez wolnej woli. I na tym polega problem. Kto by z nas chciał mieć męża bądź żonę, że ją nakręci kluczykiem albo włoży w akumulatory i ona będzie kocham cię. Znaczy, może będzie tak mówić, ale czy będziesz pewny, że ona naprawdę cię kocha? Prawda? Więc Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I chce, żeby teraz z tej wolnej woli, prawda, człowiek go pokochał, poznając go przez Boże Słowo, poznając go przez doświadczenie. Wiecie, jestem też mężem. I dlaczego? Wiecie, dlaczego właśnie ta miłość małżeńska jest tak szczególna? No ja wiesz, właśnie dlatego, że znalazła się jakaś kobieta na świecie, która mnie pokochała za to, jaki jestem. Nie ma kolejki. Jest jedna. I teraz ja mam tą samą uczucie w moim sercu i to jest coś cudownego. Jest coś, czego nie zastąpimy niczym, czego nie kupimy za pieniądze, bo, jak to mówimy, zaiskrzyło. My wiemy, że dawcą tej miłości jest Bóg. Aleluja. Ale właśnie to jest dla nas takie szczególne, że nagle ni stąd, ni zowąd ktoś uznał mnie za godnego pokochania. Składając te wszystkie rzeczy, a potem po ślubie docieraliśmy się. Jak to nam dziadek Ewy na ślubnym weselu, tak, czy na weselu potem przepowiada. Potem będziecie się docierać. Ale wszystko w miłości. W przyszłym roku mam 30 lat. No to jeszcze nie jest taki wynik, jak tutaj słyszeliśmy o pastorze Hydziku i siostrze Tatianie. Ale wiecie, jak 25-lecie żeśmy obchodzili, to mówię, jeden z wersetów, który by opisywał również nasze małżeństwo. To muszę się przyznać przed wami. To jest, gdyby nie Bóg, to bylibyśmy jak Sodoma i Gomora. 5 wersetów żeśmy wybrali, a jeden był taki, że w tych różnych trudach życia, to, że w tej Bożej miłości, kiedy Bóg przyszedł do naszego serca i pokochaliśmy się, to zawsze w najtrudniejszych chwilach intensywnych dyskusji potrafiliśmy dojść do wspólnego mianownika. Panie, Ty nas połączyłeś, my chcemy być sobą i wiemy, że jest jakieś wspólne zdanie i wspólne rozwiązanie dla tego, w czym jesteśmy. Ale wiecie, ponieważ właśnie Bóg jest
pierwowzorem. Bóg jest źródłem wszelkiej miłości, wszelkiego dobra. Wszelkie dobro pochodzi od Boga. Wszelkie dobro ma początek w Bogu. Jeżeli coś dobrego dzisiaj pomyślałeś, jeżeli coś dobrego dzisiaj uczyniłeś, to ja wierzę, że pierwszą rzecz, którą należy się zrobić, to jest: Panie, dzięki Ci za to, że to dobro, które było u Ciebie, wylądowało w tym sercu i mogłem na podstawie tej dobrej intencji uczynić coś dobrego, ale wszystko to zaczęło się u Ciebie. Bo Ty jesteś początkiem tego wszystkiego, co dobre. Kiedy przyrównujemy Boże relacje, czy Bóg opisuje, jakie chce mieć relacje ze swoimi dziećmi zwierzęcymi, to tam są tylko dwie relacje z relacji społecznych opisane. Pamiętacie? Jedna to jest relacja małżeńska, a druga to jest relacja rodzic-dziecko. W której z tych relacji strach jest właściwą emocją? A czemu się tak długo zastanawiacie? Żadnej! Moi drodzy, jeżeli nasze relacje są zbudowane na strachu, jeżeli tylko na przykład dzieci by się mnie bały, to ja wiem, że skończą 18 lat, dziękuję bardzo, ja już więcej nie chcę z tym panem mieć do czynienia. Wreszcie jestem wolny. Tak? To nie jest taka relacja. W wieku, kiedy moje dzieci miały tak 14-15 lat, z każdym rozmawiałem i powiedziałem coś takiego. Nic się nie wydarzyło i nic nie oczekiwałem, że się wydarzy coś złego, ale powiedziałem coś takiego. Chcę, abyście wiedzieli, i mówię to otwartym tekstem, że bez względu na to, jakie błędy w swoim życiu zrobicie, jakie grzechy popełnicie, w jakie problemy wpadniecie, pierwszymi osobami, które chcą o tym wiedzieć i podejdą do tego z miłością, są rodzice. Żebyście nigdy nie bali się i nie szukali rozwiązania gdzieś indziej. Bo według Bożego porządku to tylko rodzicom, tak, przede wszystkim i najpierw możecie ufać, że nie wykorzystają waszego błędu, waszego grzechu, ale będą szukali wspólnie z wami rozwiązania. Moja córka ma dzisiaj 28 lat, 20... 88 rocznik. Trochę z matematyką mam problem. Mój syn jest 2 lata młodszy i dzięki, a najmłodszy ma 19 lat, dzięki Bogu, nie musiały używać czy korzystać z tej naszej deklaracji. Amen. Ale uważam, że małżeństwo i rodziny chrześcijańskie mogą być najbezpieczniejszymi miejscami, gdzie dzieci mogą wracać. Bo powodowani Bożą miłością chcemy razem, wspólnie, nawet jak się pojawi problem, te problemy nieść. Dlaczego o tym mówię? Żeby się chwalić, że Zbychu to jest taki gid ojciec. Nie, porozmawiajcie z moimi dziećmi. Też pewnie by pewne rzeczy powiedzieli. Ale chcę tylko powiedzieć, że jeżeli my jako rodzice mamy takie nastawienie i zrozumienie, to ile lepszy, cudowniejszy, wspanialszy jest nasz kochany Bóg, który nigdy nie chce nas wyrzucić i wygonić, który oczywiście w mądrości Bożej, ale chce, abyśmy zawsze z każdą sytuacją, z każdą rzeczą do Niego przychodzili. Jeżeli mamy inny obraz, jakiś inny obraz, to chciałbym jeszcze powiedzieć, skąd ten inny obraz się bierze. Dzisiaj już siostra cytowała akurat tą przypowieść o talentach, ale ja chciałbym zwrócić dzisiaj tylko uwagę na tego człowieka z tej przypowieści o minach czy talentach, który zakopał swój talent, tak? Zakopał ten dar Boży.
Ja bym dołożył do tego, okej, świadectwo mieści się, zgadzam się, że możemy to powiedzieć, że to jest to świadectwo, ale ja wierzę, że możemy rozszerzyć tą formułę, że chodzi tutaj o dar wiary w naszym sercu. Bóg każdemu chce dać dar wiary. Amen? Dar łaski wierzenia i ufania Mu, żeby na podstawie tej wiary, którą mamy jako dar od Boga, usługiwać w Kościele, usługiwać w rodzinie, usługiwać tym, którzy są wokół nas. Ale był tam jeden człowiek, który zakopał tą swoją minę, czy ten swój talent. I on mówi coś takiego, w tej przypowieści mówi coś takiego do swojego króla. A inny przyszedł i rzekł, Panie, oto mina Twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem Ciebie, żeś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie położyłeś, żniesz, czego nie posiałeś. Rzeczę do niego, na podstawie Twoich słów, osądzę Cię, sługo zły, wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, czego nie położyłem, żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem, a do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od niego minę i dajcie temu, który ma 10. A oni rzekli do niego, Panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, kto nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Jedyne właściwe zastosowanie tej niesprawiedliwej reguły, tak? Odnośnie temu, kto ma, będzie dane, może być zastosowane w przypadku wiary. Bo to zależy od ciebie. Tak? Że temu, który ma wiarę, przyjął ten pierwszy zadatek wiary, ale teraz nie boi się i uczy się nim obracać, Bóg przydaje więcej. Amen? Amen. Bóg przydaje więcej i więcej. Ponieważ Bóg szuka cały czas sług, którzy będą wierni, będą obracali Jego darami łaski. Ale jeżeli zakopię ten dar, zaraz powiemy z jakich powodów, to w tym momencie nie dość, że nie rozwijasz tego, co już Bóg ci dał, ale zamykasz się, bo Bóg ci już więcej nie da. Ponieważ ty sam zamykasz się na kolejny dar wiary z różnych nieprawdziwych powodów. Ten człowiek przyszedł i mówi, przyszedłem do ciebie, oddaję ci tą jedną minę, bo, i zaczyna opisywać tego swojego pana. Bo wiedziałem, że jesteś człowiekiem, który żnie, gdzie nie posiał, który zbiera, gdzie nie położył. I ten król mówi do niego, na podstawie twojej wiary, czy na podstawie twojej niewiary, na podstawie twoich słów. Ja wierzę, że tu nie ma nikogo takiego, więc tylko się uczymy na tym przykładzie. Ale chcę ci zadać pytanie. Jakie masz wyobrażenie o twoim Bogu? Może ten król, tak? W tej przypowieści może i był taki. Ale chcę ci zadać pytanie. Panie, ten król z przypowieści mówi na podstawie twoich słów. Chcę ci zadać pytanie, czy twój Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie to jest Bóg, który kładzie, czy bierze, gdzie nie położył i żnie, czego nie posiał? Czy to jest twój Bóg? To ja ci chcę powiedzieć, ja mam innego Boga. Ja mam innego Boga. Mój Bóg nie jest takim Bogiem. Amen? Ponieważ wszystko od Niego się zaczyna. Wierzę, że Duch Święty zadaje pytanie, jaki masz obraz Boga? Jaki masz obraz Boga w swoim sercu? Czy to jest Bóg, który daje, który zawsze jest pierwszy, który przychodzi i uzupełnia braki, który podnosi tych, którzy upadli, który zachęca tych, którzy są zniechęceni? Czy masz w głowie Boga strasznego, sędziego i boisz się, że jak popełnisz błąd, to ci jeszcze więcej dowali. Amen, amen. Ja myślę, że Kostek, bracie Kostku, moglibyśmy tu wymieniać tyle różnych dobrych rzeczy, które są po stronie Boga, żebyśmy nie wyszli stąd do wieczora. Tak? Ale chcę
zadać to pytanie. Jaki masz obraz Boga w swoim sercu? Bo kiedyś, kiedy Bóg mi to pokazał, zadał mi, wierzę, Duch Święty pytanie. Zbyszek, czy naprawdę uważasz, że jestem taki, o jakim mówi ten wystraszony człowiek? Czy ja jestem naprawdę taki? Jeżeli myślisz, że jestem taki, to weź poczytaj Biblię. Weź przyjrzyj się moim dziełom, przyjrzyj się chociażby dziełom w twoim życiu. Jeżeli myślisz, że jestem Bogiem, który bierze, gdzie nie położył i żnie, gdzie nie posiał. I musiałem pokutować. Powiedziałem, Panie, wybacz mi. Wybacz mi, że mam zły obraz Twój. Że znowu się koncentruję na moich zasługach, jak wyrobnik, trochę jak ten starszy syn tego ojca. Mówię, to ja się tutaj staram, a innym bardziej błogosławisz. Bóg chce nam błogosławić. Ale jeżeli mamy po pierwsze niewłaściwy obraz Boga w naszym sercu, to ten niewłaściwy obraz Boga generuje niewłaściwą postawę, a pierwsza z nich to jest strach. Nie bojaźń Boża. Bo musimy to rozróżnić. Ja nie mówię o bojaźni Bożej. Bojaźń Boża to jest świadomość Jego majestatu i wielkości. Ale również świadomość, że mówi prawdę. Świadomość, że jest kochającym Ojcem i że chce, żebym takim Go rozumiał i takim Go znał. A strach przed Bogiem na skutek moich złych wyobrażeń o Nim jest coś, co blokuje mnie i Ciebie w przychodzeniu do Boga i odbieraniu łaski za łaską. Ten człowiek ani nie znał swojego króla, ani nie wierzył w samego siebie. Był pełen kompleksów i użalania się nad sobą. Biblia coś mówi o użalaniu się nad sobą w objawieniu Jana, tak? Że ci, którzy użalają się nad sobą, też nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ci pozostali, którzy są w tej przypowieści, ja jestem przekonany, oni wierzyli i ufali, że nawet jeżeli nie potrafię, nie mam wszystkich zdolności, muszę się uczyć, to jest ktoś, kto przyjdzie i mnie nauczy w Duchu Świętym. Jest ktoś, kto przyjdzie do mojego życia i mnie uzdolni. Jeżeli tylko odbierając Boże powołanie, Boże Słowo, stoję w wierze, w jakimś wyzwaniu, ale mówię, Panie, ja patrząc na tą sytuację, nie jestem w stanie uwierzyć, że dam sobie rady. Ale ponieważ wierzę, że Ty mnie do tego posłałeś i uzdolnisz mnie do wykonania tej służby i zaopatrzysz, bo to jest Twoje dzieło, to mimo, że trzęsę się jak osika w sobie, ale chcę wytrwać i odebrać od Ciebie to wszystko, co zapowiedziałeś. I powiem Wam, wiele było sytuacji obaw w moim życiu. Sytuacji strachów. Jak już mówiłem, dwie sytuacje w moim życiu zaprzepaściłem, gdzie może było, gdzie na pewno byłoby to błogosławieństwo dla służby, dla tego miejsca, gdzie mnie Bóg postawił, ale się wystraszyłem i uciekłem. Nie pojechałem na jakieś tam spotkanie. Ale powiem Wam jedno świadectwo. To było z 8-9 lat temu. Dostaję od marszałka województwa pomorskiego zaproszenie, żeby zostać doradcą przy takiej radzie doradczej przy marszałku do spraw przeciwdziałania patologiom, tak to nazwijmy. I wziąłem to zaproszenie i mówię, kto mnie tam podał? Skąd oni wzięli mój adres? I w moim cichym czasie takie mniej więcej były gdzieś słowa do Boga. Panie, Ty wiesz, że ja już jestem zmęczony tymi świeckimi różnymi komisjami. Że gdzieś tam się wmontuję, potem ludzie się trochę ze mnie śmieją, z mojej wiary. Tak trochę tam narzekałem przed Bogiem. Nie chcę mi się, Boże, tak trochę, powiem szczerze.
Bo różnych rzeczy doświadczyłem przez te lata, tak? Gdzieś tam pracując w tej dziedzinie leczenia uzależnień, na różnych konferencjach bywałem. I słyszę gdzieś w moim sercu, Zbyszek, to jest moja wola. Myślałem, że coś innego usłyszę. Zbyszek, to jest moja wola. Będzie z tego coś dobrego i błogosławieństwo dla tej służby. To z pewną obawą pojechałem. Lekarze, psychiatrzy, politycy. Znaczy tam 12 osób. Ale wiecie, chcąc również być świadectwem, więc nastawiałem swoje serce, Panie, chcę budować z nim relacje. I Bóg tak cudownie uczynił, że ta przewodnicząca, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych przy Urzędzie Marszałkowskim, pani Krystyna, otwarła się przede mną, zaczęliśmy opowiadać o wierze w Boga, nagle się okazuje, że ona jest jakąś aktywną uczestniczką grup odnowy w Duchu Świętym, zaczęła mi mówić świadectwo o tym, jak została uzdrowiona, bo miała mieć operację biodra, stawu biodrowego, ale Bóg ją uzdrowił. I bardzo szybko przeszliśmy na ty. I gdy się spotykamy, przyjechała nas odwiedzić do miastka. Mieliśmy tam mały poczęstunek. Ja mówię, to ja się może pomodlę. A módl się, tak? Siedzimy razem i ona mówi, wiesz, taką fajną robotę robisz, chcemy wam pomóc. Żeby zrobić, no nie mogę całego tego świadectwa opowiadać. Mówi, załóżcie takie Centrum Integracji Społecznej, gdzie będziemy pomagać tym bezdomnym, wykluczonym, aby przywrócić ich z powrotem do społeczeństwa, a ja zrobię wszystko, żeby z Urzędu Marszałkowskiego wam pomóc i dać wam jakieś pieniądze, 500 000 zł. Ja wiem, że to jest, ja nie rozumiem. I kiedy załatwiałem te dokumenty, musiałem iść do wicewojewody, który za te sprawy społeczne był odpowiedzialny. I wchodzę tam do takiego właśnie Piotra i stojąc przed drzwiami, tak się znowu najeżyłem trochę, wiecie, takie kolce wystawiłem i myślę, że mi przychodzi do głowy, schowaj kolce. Bądź nastawiony pozytywnie i przyjacielsko. Wchodzę do środka, do tego biura, wykładam, że chcemy rejestrować to Centrum Integracji Społecznej i tak dalej. I on mówi, no tak, ja wiem, bo już tam zostałem poinformowany, pastorze. To pastor zostawi te dokumenty, ja tam później pastorowi to pomogę wyciągnąć. Ale ja wiem, że pastor jest pastorem, że pan jest pastorem i bardzo proszę, żeby pastor mi powiedział więcej o Duchu Świętym, bo my właśnie na grupach odnowy mówimy, żeby się pastor ze mną modlił. Wiecie, kiedy po ludzku tak pomyślimy, to nam się wydaje, że tam świat, to ta prawda, to tylko wystawić CKM i szczelać czasami. Ale my nie wiemy, kogo, gdzie Bóg ma, tak? W jaki sposób do Niego chce dotrzeć. I modląc się tam z tym wicewojewodą odpowiedzialną za te społeczne, włożyłem na Niego ręce, modliliśmy się na językach. Ja wyszedłem z tego urzędu wojewódzkiego i mówię, Boże, ja nie wiem, co ty robisz, ale rób. I mówię tutaj o tym, że Boże błogosławieństwo i Boża łaska, ta Boża wola czasami stawia nas w wyzwaniach, których się boimy. Że znowu nas będą może wyśmiewać, może będą nas lekceważyć, ale słuchajmy Ducha Świętego. Nie bójmy się, nie chowajmy tego daru wiary, który mamy w swoich sercach, bo Bóg chce używać to wokół nas w miejscach może najbardziej dziwnych, w który nas postawi. I kończąc już chcę wam powiedzieć, że w swoim życiu przeżywałem różne okresy i różne stany. I gdzieś tam około 10 lat temu, mam nadzieję, że nikogo tym nie zgorszę, przeżywałem pewien kryzys wiary, nie wiem, czy to nazwać kryzys wiary, przeżywałem niezrozumienie właśnie tego, jaki jest Bóg naprawdę. Pojechałem na naradę do ośrodka,
Mamy 29 etatowych pracowników i w jednym ośrodku przyszedł jeden pracownik, mówi: Zbyszek, czemu ja mam mniej pieniędzy niż ma tamten? No okej, okay, dobra. Za chwilę przyszedł drugi na rozmowę. Zbyszek, czemu ja mam mniejsze mieszkanie niż tamten? No i tak miałem z 5 takich rozmów. Potem jeszcze przyszła jakaś taka sytuacja, wyzwanie gdzieś tam z urzędu. I wsiadłem w auto. Wyjechałem z ośrodka. Z tego ośrodka do mojego domu jest jakieś 40 kilometrów. I po prostu zacząłem płakać. Mówię: Boże, Ty powiedziałeś, że brzemię Twoje jest lekkie, a jarzmo Twoje jest miłe. Ale nie wiem, gdzie się zapędziłem, czegoś nie rozumiem. To nie jest... Nie tego doświadczam w moim życiu. Potrzebuję... Pokaż mi, gdzie wziąłem zły zakręt, bo może na zewnątrz to wszystko wygląda ładnie, ale jeżeli coś się nie zmieni, to boję się, że nie tylko rzucę służbę, ale stracę wiarę. I to mnie przeraziło. Mówię: Boże, nie kocham Cię całym swoim sercem. Nie kocham Cię ze wszystkich swoich myśli. Wiem, że tego chcesz, ale nie umiem. Dojechałem do domu, 40 kilometrów to już starczy, żeby się wypłakać. Oczywiście wszedłem do domu, gdyby nigdy nic. Tak? Ale wierzę, że Bóg słyszał tą moją desperację w tym samochodzie. I upłynął może 1-2 dni i w bardzo prozaicznej sytuacji, bo właśnie kiedy wychodziłem spod prysznica i już się ubierałem, nagle coś się stało. Tak? Nie widziałem żadnego światła, nie słyszałem uszami żadnego głosu, ale przeżyłem takie doświadczenie, jak gdyby cała łazienka była wypełniona taką galaretą Bożej miłości, że nie byłem się w stanie ruszyć. I myśl, która przyszła mi do głowy, to była: Zbyszek, kocham Cię i jesteś wolny. I wszystko spadło. Cała, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, to całe obciążenie, ale spadło ze mnie. I myśl, która się pojawiła ze mnie, to chyba zaraz umrę. Bo to nie jest możliwe, żeby człowiek był tak wolny i tak radosny. Bo Bóg mnie chyba przygotował na to, żebym umarł szczęśliwy. No ale żyję do dzisiaj. Tak? Ale dlaczego to mówię? Ponieważ pierwszą rzecz, którą Bóg mi pokazał, pierwszą rzecz, którą Bóg chciał, żebym zrozumiał i wyprostował moje myślenie, też poprowadził mnie do 21 rozdziału Ewangelii Jana. Tak? 21 rozdział Ewangelii Jana i kiedy Pan Jezus, myślę, że większość z nas zna ten fragment, kiedy Pan Jezus już przygotował śniadanie uczniom nad Jeziorem Galilejskim, posilili się, zwrócił się do Piotra takimi słowy, tak? Mówi do niego: Piotrze, czy ty mnie kochasz? Bardziej, w dokładnie greckim bardziej niż to jest, ale to nie będziemy dzisiaj akurat tego fragmentu dokładnie rozważać, tak? Piotrze, czy ty mnie kochasz? I Piotr mówi: Panie, ty wiesz, że cię kocham. I zapytał go drugi raz: Piotrze, czy ty mnie kochasz? I po raz drugi mu Piotr odpowiedział: Panie, ty wiesz, że cię kocham. I po raz trzeci go zapytał Pan: Piotrze, czy ty mnie kochasz? I zasmucił się Piotr i powiedział: Panie, ty wiesz. Ale akurat czytałem wtedy grecki Nowy Testament i nagle przeżyłem takie objawienie. Ponieważ Pan Jezus w pierwszym pytaniu mówi do Piotra: Piotrze, czy ty mnie agapę? Czy ty kochasz mnie miłością agapę? A Piotr odpowiada Panu: ja cię fileo. Panie, ja cię fileo. Tak?
Dla tych, którzy nie wiedzą, tak, mamy cztery miłości w języku, cztery słowa określające na miłość. Agape, bezwarunkowa miłość, fileo, miłość za coś, przyjacielska, storge, taka miłość właśnie koleżeńska i eros, nie muszę tego tłumaczyć. W momencie, kiedy Pan Jezus pyta, czy ty mnie agape, ale Piotr mu odpowiada, ja cię fileo. Ja przeżyłem takie objawienie, może komuś z was, to jest moje świadectwo, to pomoże. Że w tym momencie Bóg mówi, Zbyszek, nigdy nie będziesz mnie kochał miłością agape. Nigdy. Nikt nie będzie mnie kochał miłością agape. Ponieważ ja jestem dawcą miłości i żebyś mógł mnie kochać, najpierw ja ją ci muszę dać. Nigdy wcześniej tego nie słyszałem. Nikt mi tego nie powiedział. Myślałem, że ja muszę wykrzesać miłość siebie do Niego i to jeszcze według standardów i myśli, które mi się wydawało, że On tego ode mnie oczekuje. Zbyszek, będziesz mógł mieć miłość agapy do innych, kiedy ja ci dam moją miłość, ty mi ją oddasz jako fileo, ale w tej mojej miłości będziesz innych mógł kochać miłością bezwarunkową. Dlatego, kiedy Pan Jezus już przy wieczerzy zaczął umywać uczniom swoje nogi, znaczy ich nogi, to mówi, jeżeli cię nie umyję, Piotrze, nie będziesz miał działu ze mną. Jeżeli ci nie usłużę, to nie będziesz miał czym usługiwać. I wtedy nagle to do mnie dotarło. Próbowałem przez wiele lat zasługiwać na Bożą miłość. A Bóg mówił, kocham cię, kocham, krzyczał, próbował się dostać gdzieś tam kanałami, jak na chwilę umilkłem i przestałem zarabiać na Jego przychylność. Mówi, kocham cię. Kocham cię i odpocznij w tej mojej miłości. Przyjmij ją najpierw ode mnie, a kiedy już się tak nasycisz, że będziesz mógł ze szczerości serca powiedzieć, a moim szczęściem jest być blisko Boga. Bo jestem oblubienicą Bożą. Mimo, że jestem facetem. I uczę się trwać w tej miłości tego oblubieńca, bo on mnie pierwszy umiłował. Pan Jezus mówi do Piotra, najpierw mówi, paś owieczki moje, czyli okej, Piotrze, wystarczy, że masz fileo. Jeżeli weźmiesz ode mnie agapę, wystarczy, że masz fileo, paś moje owce. Paś słowem, którym ci daję. To, co włożę do twojego serca, mów do nich, a ja ich będę budował. A kiedy drugi raz Piotr powiedział, Panie, ja cię fileo, Pan Jezus mówi, dokładnie, troszcz się, opiekuj się, opatruj, jak się zranią. Masz je na rękach, jeżeli potrzebują. Troszcz się o moje owce. I kiedy mu trzeci raz Pan Jezus zadał pytanie, Piotr powiedział, ja już nic nie będę mówił, Panie. Ty wiesz, co jest we mnie. Ale zobaczcie, ja wierzę, że Piotr w tym momencie odpoczął. Gdzie Pan Jezus ich spotkał? Nad Jeziorem Galilejskim, tak? Powrócili do fachu, o którym Pan Jezus powiedział, już więcej nie będziesz łowił ryb, tylko będziesz łowił ludzi. Tak. I Boże powołania są nieodwołalne. I Bóg dalej tego powołania nie wycofał z życia Piotra. A Piotr mówi, nie, zdradziłem Pana, zaparłem się Go, idę łowić ryby. Wyszło mu to łowienie ryb? Ile złapali przez tą noc? Nic. Ale właśnie to przeżycie tej traumy spowodowało, że mówi, no ja się chyba nie nadaję, wracam. I Pan Jezus musiał go odbudować. Wiecie, nadajesz się. A teraz wracajcie z powrotem do Jerozolimy. Około 130 kilometrów nachodzili się apostołowie, naprawdę. Teraz już tak widzę naocznie to, po mojej wizycie w Izraelu. I kiedy wrócili do Jerozolimy, przyjęli dar Ducha Świętego. I to już był inny Piotr. Wiecie, Bóg cię kocha. Jak mówisz, nic nie mam, to jest dobra pozycja.
bo już nie trzeba niczego wypróżniać. W ogóle największy problem z tymi, którzy mówią, że są bogaci i mają wszystko i wszystko potrafią, bo trudno napełnić coś, co jest pełne. Ale jeżeli w swojej pokorze mówisz, Panie, potrzebuję Twojej miłości. Ja nie mam co ludziom dać. Ja nie umiem ich kochać. Może wstyd powiedzieć, ale jeszcze jedno wyznanie zrobię przed wami. Drugą rzecz, którą Bóg mi powiedział, było kochaj żonę. Mam nadzieję, że panowie nie będą mieli mi to za złe. Kochaj żonę. Nie głoś jej kazań. Nie nauczaj. Nie wychowuj. Kochaj. Nie wolno ci przekroczyć tej granicy. Ale przyznaję się, mówię, Panie, nie umiem. Jak ja czasami ją ukocham, ich ukocham po swojemu, to nie wiem, kto to będzie sprzątał. Więc tu potrzebuję znowu Twojego działania, Twojej miłości. Okej, ilekolwiek potrzebujesz, przyjdź, a Cię wypełnię. Zmienię Twoje serce, zmienię Twoje myśli. I mojej żony dzisiaj tutaj nie ma, więc powiecie, odważny jest, bo żony nie ma. Ale myślę, że gdybyście ją zapytali, czy coś się zmieniło od tamtego czasu, to myślę, że by powiedziała, trochę się zmieniło. Na początku nie wierzyła, że ta zmiana zaszła. Mówię, co ty kombinujesz znowu? Ale po jakichś 3-4 miesiącach, kiedy moja postawa zaczęła się zmieniać, w końcu uwierzyła. I mogę powiedzieć, kochamy się jeszcze bardziej niż kochaliśmy się wcześniej. Ale to nie ja i nie ona. Ale to ten Bóg, który mówi, Zbyszek, wiem, że nic nie masz. Wiem, że potrzebujesz stale mojej miłości agape i na nowo, i na nowo. Ale po to przyszedłem. Tak? Na tym polega miłość, że nie ty mnie umiłowałeś, ale że ja cię umiłowałem. Jeżeli chcesz mieć czym usługiwać ludziom wokół siebie, chcę ci powiedzieć, potrzebujesz Jego miłości w sobie. I z tej Jego miłości, w tej właściwej postawie, wystarczającej cierpliwości, będziesz mógł objąć ten świat, który jest dookoła ciebie i powiedzieć, Bóg cię kocha miłością bezwarunkową i chce cię błogosławić łaską za łaską. Thank you.